No cześć kochani, witam Was serdecznie, tutaj Tomek z Florence Market. Witam Was w kolejnym filmie, o roślinach. Zanim jednak przejdziemy do roślin, a dzisiaj 10 wspaniałych kolekcjonerskich roślin, które są zapowiedzią pięknego lata. Zanim porozmawiamy o tych roślinach, to zapraszam Was na padoki, gdzie mieszkają sobie koniki, bo Florence Market to nie tylko produkcja roślin ogrodowych, roślin egzotycznych, ale też miejsce, gdzie żyją sobie zwierzątka. Zwierzątka adoptowane, które adoptowaliśmy i dzięki Wam mogą sobie tutaj u nas spokojnie żyć. No więc kochani, jak widzicie, koniki, czyli nie tylko rośliny we Florence Market, ale też zwierzaki możecie poglądać, fajne. Zwierzęta, które nie znalazły się w naszej firmie przypadkowo. Był taki moment zwrotny, gdzie od kiedy zaczęliśmy prowadzić sprzedaż internetową, to mamy po prostu więcej czasu na to, aby zajmować się zwierzętami, zwierzątkami, które zostały opuszczone przez właścicieli z różnych powodów. Myślę, że ludzie opuszczają zwierzaki z różnych przyczyn. Jedną z nich jest to, że po prostu nie mają już czasu na opiekę nad nimi, a innymi powodami jest to, że po prostu pozbywają się zwierząt słabszych. Na przykład osoby, które zakupują większą ilość zwierząt, to te słabsze zwierzaki w przypadku koni są oddawane często do schroniska, bo nie rokują zbyt dobrze. Przykładem takiego konika, który trafił do schroniska dlatego, że był najsłabszym, jest Herbatka. Ten biały konik tutaj, który widzicie, to Herbatka. I ona właśnie zawędrowała do schroniska dlatego, że ktoś zakupił w pakiecie dużą ilość koni i tego najsłabszego po prostu oddał do schroniska. Okazało się, że w schronisku Herbatka wyzdrowiała, poczuła się bardzo dobrze i w tym momencie ostatecznie jest u nas, jest z nami na padokach właśnie zielonych Florence Marketowych, więc ma się dobrze, wszystko jest ok. A w następnym filmie opowiem Wam o pozostałych konikach, o ich historii, abyście mogli poczuć się z nimi troszeczkę bliżej. Więc teraz zapraszam Was do szklarni na film o roślinach egzotycznych, o roślinach kolekcjonerskich. Wybraliśmy dla Was 10 najlepszych pozycji na lato kolekcjonerskich, łatwych w uprawie i oczywiście pięknie wyglądających. Więc zapraszam Was do szklarni. No więc kochani, wobec zbliżającego się lata na pewno macie super okazję do tego, aby nabyć fajne kolekcjonerskie rośliny z górnej półki. 10 takich dzisiaj w filmie Wam przedstawię. Rośliny, które uwielbiam, które według mnie są warte swojej ceny. Tym bardziej, że teraz w okresie letnim, kiedy te rośliny naprawdę szybko rosną, wielu ogrodników, od których też sprowadzamy te rośliny z wielu rejonów świata, takich cieplejszych, sprzedaje te rośliny w tym momencie w niższych cenach i Wy też macie możliwość zakupu tych roślin w cenach naprawdę okazyjnych. 10 roślin takich, na które ja osobiście zwróciłem uwagę, które mam też w swojej kolekcji i które znajdziecie właśnie w naszych szklarniach Florence Marketowych. Pierwszą rośliną jest popularna roślina, gatunek, który jest niezmiernie łatwy w uprawie, a mowa tutaj o syngonium. Syngonium milk confetti. To jedna z mniejszych roślin. Roślina, która na pewno cieszy się popularnością w wielu domach. Czym się ono charakteryzuje? No tym, że ma niesamowite wybarwienia na liściach, czyli te przebarwienia w postaci takiego konfetti, delikatnych plamek. Czasami pojawiają się też różowe, mocniejsze przebarwienia. Im tych plamek jest więcej, tym fajniej.
to jest właśnie bardzo ciekawe w przypadku roślin kolekcjonerskich, że lubią nas zaskakiwać, że lubią, wypuszczając młode liście, pokazywać nam zupełnie inne oblicze. I tak też właśnie ma Syngonium Milk Confetti. Syngonia to olbrzymie pnącza, które dorastają do nawet kilkudziesięciu metrów długości. Wypuszczają po prostu z biegiem czasu, im są starsze, dłuższe pędy. A przykładem takiej rośliny może być odmiana trochę bardziej popularna, jak Syngonium w odmianie Butterfly. Zobaczcie, początkowo tworzy taką rozetę, a z czasem, kiedy jakby znudzi się tym, że mieszka w jednym miejscu i chce się przemieszczać na większe odległości, wypuszcza takie długie pędy. Zobaczcie, jak długie one mogą być, nawet sięgające kilku metrów. Kolejną rośliną, o której marzy pewnie wielu z Was, roślina, która bardzo często pojawia się na stronach Instagrama, w dobrze zrobionych zdjęciach. Jeden z najciekawszych filodendronów, filodendron melanochryzum. Filodendron melanochryzum to roślina, która uchodzi za jedną z najpiękniejszych roślin z grupy filodendronów, nazywana czasami czarnym złotem. Więc czarne złoto wśród roślin to naprawdę rarytas. Zobaczcie, jak ona cudownie wygląda. Roślina, która ma liście takie delikatne, pokryte takim meszkiem, co wskazuje na to, że będzie potrzebowała troszeczkę bardziej wilgotnego powietrza, jak rośliny o gładkim ulistnieniu. Potrzebuje umiarkowanej wilgoci, jeżeli chodzi o podłoże, nie może jej przelewać ani przesuszać, bo wtedy może zareagować. Dosyć delikatny filodendron, ale dosyć fajnie rosnący. Roślina, która rośnie dosyć wolno i aż się prosi o podpory. Aż się prosi o to, aby wspierać jej łodygi. Wypuszcza korzenie powietrzne, tak jak tutaj widać. To wskazuje na to, że dobrze by było dla niej zorganizować paliki kokosowe, które idealnie te powietrzne korzenie zapuści i to będzie jej pomagało w tym, aby po prostu rosnąć coraz wyżej. A musicie wiedzieć, że rośliny podpierane wypuszczają z biegiem czasu coraz większe liście. Co jest charakterystyczne dla tej odmiany, to, że młode listki mają troszeczkę inny kolor, takiej ciemnej czerwieni, a z biegiem czasu im te liście są starsze, tym robią się coraz ciemniejsze. Czasami, kiedy jest mało światła, sprawiają wrażenie czarnych. Inną rzeczą, która jest odpowiedzialna za fotogeniczność tej rośliny, to, że ma białe unerwienie. Unerwienie to białe przebija bardzo duże ilości światła, dlatego oglądając roślinę z każdej strony, ona po prostu wygląda bardzo atrakcyjnie. A ja mam dla Was bardzo fajną propozycję, bo do 15 czerwca macie możliwość zakupu tej rośliny w znacznie obniżonej cenie, jak i obniżyliśmy ceny odnośnie pozostałych roślin, które w tym filmie Wam pokażę. Więc filodendron melanochryzum, endemiczny gatunek żyjący sobie w Andach, na zboczach gór, na wysokości około 500 metrów nad poziomem morza. To idealna wysokość, na której ta roślina będzie się bardzo dobrze czuła. Więc niewątpliwie, jeżeli pochodzicie z rejonów górskich, mieszkacie gdzieś na wysokości 500 metrów nad poziomem morza, to ta roślina będzie się czuła u Was jeszcze lepiej. No a teraz, kochani, przejdźmy do trzeciej rośliny, do trzeciej mega kolekcjonerskiej rośliny, która jest hitem właśnie w 2022 roku, przed nastaniem lata. Książę White Knight to filodendron o białych przebarwieniach, podobny bardzo do filodendrona White Princess, ale zaraz Wam pokażę różnicę. Filodendron Biały Książę to pozycja, która pojawiła się ostatnio w naszym sklepie internetowym i ma delikatne przebarwienia,
liści w bieli i jest bardzo silną, mocną odmianą. Porównując z filodendronem White Princess, jest silniejszy, mocniejszy, ma troszeczkę dłuższe międzywęźla i jego charakterystyka polega na tym, że lubi się wspinać troszeczkę wyżej jak filodendron White Princess. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda w porównaniu White Princess, mamy też go tutaj. Jest troszeczkę delikatniejszy, liście ma troszeczkę bardziej ukształtowane w szpic, liście są nieco delikatniejsze, międzywęźle są nieco krótsze, więc po tym poznacie te dwie odmiany, Biały Książę i Biała Księżniczka, która jest po prostu troszeczkę delikatniejsza, ale z wiekiem Biała Księżniczka będzie miała troszeczkę większe liście. Prawdziwa Biała Księżniczka te przebarwienia ma w postaci takiej konstelacji, tak jak Monstera Thai Constellation ma te przebarwienia w wielu częściach liści. To są przebarwienia białe, które wyglądają po prostu niesamowicie. Biała Księżniczka też lubi się przebarwiać w kolorach różu, tak jak widzicie tutaj na tym młodym liściu. Pojawia się kolor różowy. To też właśnie znak, że jest to odmiana White Princess, filodendron mega kolekcjonerski i w zestawieniu z filodendronem Białego Księcia wygląda nieco inaczej. Białe księżniczki lubią być bardzo białe, tak jak ta wyjątkowa, która wypuściła liście w kolorze bieli. Te liście są bez zielonego barwnika, więc wskazuje to na to, że ta Biała Księżniczka jest jeszcze delikatniejsza od swoich rówieśniczek ze względu na to, że nie ma tyle energii do tworzenia chlorofilu i po prostu wypuszcza białe liście. Białe liście, w których procesy fotosyntezy są bardzo, bardzo ograniczone. Przez to roślina nie czerpie z tych białych liści wielu korzyści i będzie próbowała je odrzucać. I też musicie pamiętać, że na wariegacjach roślin występują różne takie przebarwienia, które po prostu są wynikiem tego, że roślina nie do końca akceptuje te białe liście, ponieważ one są jej niepotrzebne, nie pomagają jej we wzroście. No ale tego typu rośliny można oczywiście uprawiać z sukcesem. Jednak musicie pamiętać, że są to bardzo delikatne rośliny. Te rośliny, które mają wiele białych przebarwień, mają bardzo mało zieleni, one potrzebują takich warunków wręcz laboratoryjnych, więc nie może mieć za dużo światła, nie może mieć za dużo wilgoci, nie może mieć za dużo nawozów, nie może mieć za dużo wielu rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że liście będą stawały się brązowe. Więc jak widzicie, u księżniczek można spotkać takie albinoski, bardzo piękne. Cudowna roślina. Rośliny, które tych wariegacji nie mają tak dużo, oczywiście mają mniejsze, o wiele mniejsze wymagania. Kochani, kolejną rośliną, która znalazła się w naszym sklepie na Florence Market czy Florence.pl, to Aspidistria. Aspidistria w odmianie variegata. Wielu z Was już ją zakupiło. Chcecie bardzo szybko, aby te liście wybiły. Niestety Aspidistria jest ogólnie rośliną, która bardzo wolno rośnie. Roślina stalowa, co prawda, mało wymagająca, która znosi i przesuszenia, i znosi różne warunki związane z niedoborem światła, czy nawet z dosyć dużą ilością światła. To roślina, która poradzi sobie, kiedy Was nie ma w domu, kiedy jesteście na wakacjach, jak najbardziej. Ale na czym polega w ogóle wyjątkowość Aspidistrii w Florence Market? Że te przebarwienia na tych liściach są bardzo intensywne. I to jest właśnie wyjątkowe dla tych odmian Aspidistrii, które tak naprawdę spotkacie
aktualnie tylko we Florence Market, bo w żadnych innych sklepach internetowych takich przebarwień nie widzieliśmy. Jak pomóc Aspidistri w tym, aby lepiej rosła, aby wypuszczała liście z wariegacjami, aby te wariegacje były intensywne. Aspidistria w okresie wiosenno-letnim lubi nawożenie nie tylko azotowe, ale też nawożenie potasowe, więc co jakiś czas powinniście zasilić ją nawozem, który ma dużą ilość potasu. Jakie to nawozy? To takie, które na przykład wspomagają u innych roślin zakwitanie. Tych nawozów jest dosyć dużo. Bardzo często możecie w sklepach ogrodniczych zakupić nawozy z większą ilością potasu, które wspomagają na przykład zakwitanie u pelargonii czy u surfinii. Taki nawóz będzie bardzo dobrze reagował z aspidistrią i pomoże jej na pewno szybciej wypuścić liście z wariegacją. Także jak widzicie, u dołu wypuszczają już młode liście, widać, że będą też posiadały wariegacje. Zrobiliśmy coś takiego, że zakupują tu u nas rośliny kolekcjonerskie. Te, które mają większą wartość, możecie je sobie zakupić, wybierając konkretną roślinę. Tak jak pokazywaliśmy wcześniej, czy syngonium w odmianie Milk Confetti, czy Philodendrona Melanochryzum, tam kupujecie konkretną roślinę z zdjęcia i to wprowadzamy też właśnie w przypadku Aspidistri aktualnie, żebyście mogli sobie wybrać konkretną roślinę. Aspidistria w doniczce dosyć sporej, 2 litry 17 cm średnicy, więc olbrzymia roślina, która bardzo szybko wypełni Wasze wnętrza i nie będziecie musieli się nią tyle zajmować, a ona odwdzięczy Wam się naprawdę pięknym wzrostem. Jedynie o czym pamiętajcie w przypadku Aspidistri to to, aby nie przesadzać jej zbyt często. Aspidistria lubi ciasne pojemniki i tam będzie się czuła najlepiej. A teraz przechodzimy do piątej rośliny. Hit nadchodzącego lata to żółty jak słońce Philodendron Yellow Violin. Zobaczcie, jak piękne te rośliny są. Jak pięknie lśnią we słońcu. Pięknie się przebarwiają na żółto właśnie w miejscach dobrze nasłonecznionych. Więc pamiętajcie, jeżeli kupujecie filodendrony Yellow Violin, to stawiajcie je w takich miejscach, gdzie tego słonka troszeczkę jest. I najlepiej, gdyby to były stanowiska takie, gdzie słoneczko pada w godzinach wieczornych, bo słońce w godzinach wieczornych ma najwięcej takich właściwości, które wybarwiają rośliny w odpowiednich barwach. Tak jak Philodendron Yellow Violin, widzicie, pięknie się wybarwia w miejscu, gdzie tego słoneczka troszeczkę jest. Oczywiście nie możecie narażać filodendronów tego typu na pełne słońce, bo może przypalić liście, ale właśnie te piękne wybarwienie jest odpowiedzialne przede wszystkim za to, że roślina cudownie wygląda, dobrze rośnie. Pamiętajcie też, żeby takie rośliny nawozić raz w tygodniu, na przykład biohumusem, co dwa tygodnie, na przykład nawozem interwencyjnym Biogardena, który znajdziecie u nas, jest to nawóz aminokwasowy, który świetnie działa i dobrze też wybarwia roślinę. W ogóle do roślin kolekcjonerskich musicie używać lepszej jakości nawozów, nie takich tradycyjnych, kupowanych w sklepach takich popularnych, tylko na przykład zakupowanych w Florence Market, bo u nas znajdziecie tylko ekologiczne produkty, nawozy na bazie naturalnych składników, które też mają dobre oddziaływanie na rośliny, bo przecież rośliny w naturze nie mają chemii, nie mają sztuczności, mają wszystko co naturalne i dobrze rosną. Philodendron Yellow Violin u nas właśnie w takiej mniejszej wersji, jako maluch aktualnie jest w świetnej cenie i mamy też wersję dużą. Mamy też wersję dużą Philodendrona Yellow Violin, który pnie się bardzo wysoko. Także pamiętajcie, że kupując tego typu filodendrony, musicie mieć dosyć dużo miejsca, aby mogły się piąć w górę i musicie mieć dosyć sporo światła, aby wybarwiały się w kolorach słońca. Kolejną rośliną hit nadchodzącego lata to roślina, która praktycznie nie ma żadnych wymagań. Nadmiar pielęgnacji może ją zniszczyć. Jest to piękne pnącze, oczywiście z wariegacjami, a nazywa się Caropegia łuda
w odmianie wariegata, czyli te liście w niektórych miejscach mają przebarwienie różowo-białe, więc dodatkowo, że jest to pnącze, że ma liście w kształcie serduszek, to te liście pięknie się wybarwiają w kolorach bieli, w kolorach różu i na pewno można z nich zrobić bardzo różne kompozycje, różne aranżacje. Ja akurat mam karopegię ustawioną w podłużnym wazonie i ona po prostu przewiesza swoje pędy w dół. Wygląda to bardzo dobrze. Karopegia wytwarza w ziemi takie bulwy, wyglądają jak takie małe ziemniaczki, w których magazynuje dosyć dużą ilość wody, która pozwala jej przetrwać trochę dłużej jak inne rośliny. Te zbiorniczki z wodą, które znajdziecie w ziemi, oczywiście nie lubią, kiedy podłoże jest zbyt mokre. Długi czas mogą zagniwać i mogą się psuć, więc stąd jeżeli kiedyś uprawialiście karopegię łuda i uprawa nie była udana, to najprawdopodobniej rośliny były przelane. Więc karopegię łudi w wersji ekstra, te oczywiście z wariegacjami, dostępne u nas w pięknych doniczkach z haczykiem, ale też możecie sobie kupić tańszą wersję w doniczkach o rozmiarze 9, a pamiętajcie, że w Florence Market kupujecie rośliny w najmniejszych doniczkach 9, więc takich, w których te rośliny już są zaadoptowane w specjalistycznym podłożu i mogą sobie w nich być dłuższy czas. Słuchajcie, wszyscy mamy jakieś roślinne marzenia, a marzenia trzeba spełniać. W pewnym momencie mojego życia moim marzeniem był filodendron Brandytianum. Filodendron, który ma srebrzyste liście w postaci takich srebrnych wariegacji. Filodendron, który właśnie młode listki, podobnie jak przy melanochrysum, mają zupełnie inny kolor. I słuchajcie, to marzenie spełniłem. W pewnym momencie pojawił się w moim życiu, za jakiś czas pojawił się w naszym sklepie internetowym. Mamy w tym momencie dosyć sporą ilość i do 15 czerwca te filodendrony Brandytianum są w świetnej cenie. Wyglądają one mniej więcej tak. To są roślinki z podporą bambusową, ona jest im niezmiernie potrzebna do tego, aby utrzymały formę prawidłową. To są takie wsporniki, które też powodują, że liście, każdy nowy liść, który powstaje, jest coraz większy i za jakiś czas pnącze może dorosnąć nawet do metra wysokości w waszych domach, możecie je przesadzać kilkukrotnie. Rośliny kolekcjonerskie należy przesadzać co najmniej raz w roku, a niektóre odmiany szybko rosnące możecie przesadzać nawet dwa razy do roku. To da niesamowite efekty. No jak widzicie, filodendron Brandytianum, jedno z marzeń, które ja spełniłem. Oczywiście później kolejne marzenia w postaci melanochrysum czy wielu innych roślin kolekcjonerskich zostały spełnione. Więc pamiętajcie, żeby tych roślin nie przelewać. Najważniejsze jest to, aby wasze rośliny kolekcjonerskie nie stały w wodzie. Czyli kiedy je podlewacie, to sprawdźcie, czy na podstawkach, czy w doniczkach ta woda nie zgromadziła się na dole, bo bardzo ważny dla roślin kolekcjonerskich jest system korzeniowy, szczególnie ten, który gromadzi się u dołu, żeby nie uległ zniszczeniu pod wpływem nadmiaru wody. Więc dbajcie o wilgotność, a na pewno efekty będą niesamowite. Przechodzimy do kolejnej rośliny. Roślina, która w ubiegłym roku naprawdę cieszyła się bardzo, bardzo dużym powodzeniem z kilku powodów. Przede wszystkim powodem pierwszym było to, że mało było na rynku spotykanych roślin kolekcjonerskich tego pokroju, czyli nieduże rośliny, które możecie sobie umieścić w niedużych mieszkaniach, które jakby rokują na przyszłość, że będą rozbudowywały swoje, że rozbudują swoje liście, swoje pędy do takich rozmiarów, żebyście mogli je sobie układać i formować w różne sposoby, aranżując swoje wnętrza. Taką rośliną właśnie w ubiegłym roku bardzo popularną było syngonium albo wariegata. Jeszcze w tamtym roku cena była potężna. Chociaż z drugiej strony założę się, że osoby, które zakupiły te rośliny w tamtym roku, na pewno w tym roku mają już jeszcze większe okazy, bo rośliny kolekcjonerskie to świetna inwestycja.
to zakup roślin, które cały czas zwiększają swoją masę, a co za tym idzie, zwiększają swoją wartość. Więc na pewno rośliny kolekcjonerskie typu syngonium albo variegata warto mieć. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która jest na plus dla tych odmian, to to, że bardzo łatwo się je rozmnaża. Tego typu rośliny najlepiej rozmnażać w taki sposób, że rozmnażamy je przez odkłady poziome, czyli po prostu kładziemy pędy w innej doniczce, przyciskamy je i kiedy roślina wypuści korzenie w nowej doniczce, możemy ten główny pęd odciąć i pozostawić roślinę już samą sobie i będzie sobie pięknie rosła. Więc syngonium albo variegata, bardzo cenna roślina. Aktualnie możecie w ogóle taką roślinkę u nas na mediach społecznościowych zdobyć za darmo. Zobaczcie sobie na Instagramie, wiem, że za jakiś czas, za kilka dni pojawi się możliwość właśnie wygrania w konkursie na Instagramie syngonium albo variegata, więc spokojnie wejdźcie sobie, zasubskrybujcie przede wszystkim ten kanał, abyście mogli, abyście nie przeoczyli żadnej okazji i żadnej wiedzy związanej właśnie z roślinami. Zerknijcie sobie też na nasze inne kanały, na Facebooka czy na Instagrama, bo tam też wkładamy dużo sił, aby te kanały rozwijać. Na Instagramie jest dużo konkursów, gdzie możecie wygrywać przeróżne rośliny, nie tylko egzotyczne. Bardziej, że aktualnie jest w mega przecenie. Zerknijcie sobie na florence.pl, tam możecie na pewno do 15 czerwca ją kupić w świetnej cenie. No więc słuchajcie, tym sposobem doszliśmy już do 9 rośliny, ale teraz właśnie skupimy się na roślinach tak zwanych evergreenami, czyli rośliny, które mają dużo zieleni, a ta zieleń to jest coś najwspanialszego, co mogło się nam przytrafić. Jest to świeżość przede wszystkim. Jeszcze w postaci roślin, które są zwilżone takimi świeżutkimi kroplami, kojarzy się to właśnie z porankiem, kiedy wstajemy, kiedy dzień się zaczyna, to właśnie krople rosy na zielonej trawie, po prostu jeszcze do tego kawa i po prostu jest bomba. Więc rano możecie tego typu doznania mieć z filodendronem Florida Green. Roślina, która też aktualnie jest w świetnej cenie w Florence Market. Przeceniliśmy ją o 50%. Być może ta cena zostanie u nas na dłużej. Co jest fajne w tych filodendronach, to to, że mają podpory bambusowe. I drugą ważną rzeczą, która jest istotna właśnie przy zakupie tych sadzonek, jest to, że akurat ta wersja, która jest naprawdę w świetnej cenie, posiada dwie sadzonki w środku, więc macie dwie sadzonki filodendrona Florida Green w cenie jednej. Więc macie jakby dwie rośliny, więc fajnie. Filodendron Florida Green to filodendron hybrydowy, czyli mieszanka dwóch odmian filodendronów, filodendrona squamiferum, który według mnie jest delikatniejszy, ma troszeczkę większe liście, ale jest delikatniejszy, i drugiej odmiany filodendrona pedatum, czyli mieszanka tych dwóch filodendronów i powstał filodendron o bardzo dobrych cechach, o pięknym wzroście kompaktowym, o silnym, bujnym wzroście, filodendron Florida Green, a oczywiście mieszanki te powstały na Florydzie, stąd też nazwa filodendrona filodendron Florida Green. Więc evergreen, który przed latem na pewno będzie dobrze kontrastował w waszych mieszkaniach i odświeży wasze wnętrza. No i tą drogą przez wiele ciekawych odmian roślin kolekcjonerskich dochodzimy do ostatniej pozycji, kolejnego evergreena. Jest to też jedna z moich ulubionych roślin. Mowa tutaj o filodendronie Burle Marx. W ogóle jakże ciekawa jest nazwa tego filodendrona. Roberto Burle Marx to taki ogrodnik, który był projektantem ogrodów i też był kolekcjonerem filodendronów i na jego cześć właśnie nazwano tą odmianę filodendrona filodendronem Burle Marx. To odmiana, która początkowo jest bardzo gęsta, wypuszcza
dużo liści bocznych, a z czasem zaczyna po prostu wspinać się wysoko, nawet na kilka metrów w górę. Więc na pewno ta odmiana sprawdzi się u Was, jeżeli szukacie roślin mało wymagających, kolekcjonerskich i przede wszystkim roślin kolekcjonerskich w dobrych cenach. Więc słuchajcie, kochani, korzystajcie z tego, że jest lato, że wigor roślin jest na największym poziomie, że możecie nabyć rośliny kolekcjonerskie w świetnych cenach. Zerknijcie na promocje na florencemarket.pl. Tam te promocje cały czas się zmieniają. Pamiętajcie o tym, że jeszcze sezon ogrodowy trwa, więc możecie zakupić rośliny też ogrodowe, takie jak pelargonie, surfinie i wiele, wiele innych odmian, które też produkujemy w szklarniach naszych. No, myślę, że przed nami fajny, ciekawy czas, że zbliża się lato, okres letni, gdzie będziemy mogli dużo czasu spędzać zarówno w domu, żeby się troszeczkę wychłodzić, chyba że macie gorące mieszkania, ale w tych gorących mieszkaniach na pewno rośliny egzotyczne będą się czuły dosyć dobrze, bo one po prostu lubią takie temperatury pomiędzy 20 a 30 stopni, jeszcze kiedy mają odpowiednią wilgotność podłoża, jeszcze kiedy dokarmiacie je odpowiednimi nawozami, to odwdzięczają Wam się fajnym, bujnym wzrostem i te rośliny na pewno przygotują Wasze mieszkania do okresu zimowego, kiedy będziecie spędzać więcej czasu w domu, wtedy będziecie się naprawdę cieszyć tą masą zieloną, którą otrzymaliście. A ja Wam, kochani, dziękuję i myślę, że warto subskrybować nasz kanał, bo w kolejnych filmach pokażę Wam zarówno historię innych koników i też opowiem Wam o innych ciekawych roślinach kolekcjonerskich i wielu, wielu innych. Także dziękuję Wam za obejrzenie filmu, subskrybujcie kanał i do zobaczenia już niebawem. Cześć!